Cześć, ja jestem Kuba, to był Bunny Hop i dzisiaj wam pokażę, jak go zrobić. Bunny Hop jest podstawą do wszystkich innych sztuczek. Polega na podskoczeniu najpierw przednim kołem, później tylnym. Żeby zrobić Bunny Hopa, trzeba wykonać dwa ruchy. Pierwszy ruch polega na przeniesieniu ciężaru ciała w dół i w tył, a drugi ruch polega na podniesieniu roweru do góry oraz przeniesieniu ciężaru ciała do przodu. Przy robieniu Bunny Hopa warto pamiętać o tym, żeby ciężar ciała najpierw poszedł w dół, później w tył, a nie skracać tego jedną linią, no bo wtedy efekt będzie dużo gorszy. Drugą ważną rzeczą przy wykonywaniu drugiego ruchu ważne jest to, by butem zahaczyć się o pedał i podnieść tylne koło. Jak widzicie, Bunny Hop wcale nie jest taki trudny, trzeba tylko poświęcić kilka chwil, żeby wyczuć odstęp czasowy między ruchami. Pamiętajcie też, by na głowie mieć kask oraz przydają się ochraniacze na kolana, piszczele oraz kostki. W następnym odcinku pokażemy wam, jak zrobić 1-8. Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka i cześć!